wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Borys z kanału Bracia Lasu. Widzicie, kolejny dzień pracy tu na tej powierzchni nad szkółką leśną. Tak jak pokazywałem, szlak został już przez koparkowego przekopany i możemy tutaj zrywać, chociaż no jest tu makabra, bo nie ma miejsca, nie ma w ogóle miejsca, gdzie tej tartaczki składać, bo nie wywożą tego, nie wiem czemu, ale no nikt nie zgłasza się po drewno, także stoimy trochę z tą tartaczką. Widzicie, szlak tutaj jest przekopany, w miarę to jakoś idzie, drzewo nam na płot od szkółki leśnej, który znajduje się tutaj, nie zjeżdża, także da się ściągać. Drzewo jest tutaj dość ładne, widzicie, same grube sztuki. Tartaczki na tym leśnictwie możemy robić 12-4, 11-4 i 10-4. Nie jest tak fajnie jak na tym sąsiednim, no ale na szczęście drzewo jest ładne, więc wychodzi tego dość sporo, bo jest no długie drzewo. Robię dwie dwunastki, odcinam wałek, jeszcze zostaje czubek z 5 metrów, więc około 30 metrów każda sztuka na pewno ma. Dzisiaj musimy uprzątnąć szlak, na którym gumiś puszczał, ponieważ koparką będzie się tam dalej przekopywał, no a zablokowaliśmy puszczonym drzewem drogę. Także mamy do wyciągnięcia chyba około 30 sztuk. Po dwie sztuki Lech uciągnie, no i gdzieś musimy tą tartaczkę upychać. Na koniec pokażę wam, jak wygląda tam droga niżej, łąka i miejsce, gdzie wszystko mygłujemy, ale jest masakra, każde wolne miejsce jest zapchane tartaczką. Także zapraszam wszystkich do oglądania, mam nadzieję, że dzisiaj pokażę wam coś z tego, jak Leszek tutaj zrywa, jak tnę i jak mygłuje. Także lecimy. Po dwa drzewa Lechu spokojnie sobie na dwójce ciągnie. Mgła jest straszna, normalnie nic nie widać. O, modrzew zgnity. Ale na szczęście na wałku max dwóch drzewo wychodzi. Świerk, też tylko jeden wałek i będzie. Tu Lechu zostawił tartaczkę, drzewo, nawet go nie widać, a uwierzcie mi, jest to, nie wiem, z 50 metrów ode mnie. Tutaj Lechu zostawił drzewo na zaporę, bo no te czubki, odziomki zjeżdżają w stronę ogrodzenia, no i istnieje ryzyko, że je drzewo rozwali, a lepiej byłoby tak się nie stało. Wychodzi mnóstwo, z każdego drzewa minimum dwie tartaczki wychodzą, no i już chyba jest około 20
22 tartaczek. Z, no nie wiem, z 10 drzew. 11, no tak, no to wychodzi 11 drzew, po dwie, 22 tartaczki już są. I to takie dosyć ładne. Jak widać, tutaj szlak jest fajnie poszerzony, tutaj był taki dość pochyły szlak, to koparką go wyrównał na spokojnie. Lechu tutaj widzicie cofa i tutaj Gumiś puszczał przez dwa dni drzewo. Właśnie z tego szlaku musimy uprzątnąć wszystko, żeby koparką mógł dalej się tam wkopywać, byśmy mieli dojazd do reszty powierzchni. Widzicie, koparkowy zrobił tu nawet fajną obrotkę. Nasza powierzchnia ciągnie się tutaj od dołu i od góry. I gdy koparką na przestrzał się tam przekopie, no to będziemy mieli fajny dostęp do każdej strony, do lewej i do prawej, by zrywać te drzewo. Drzewo jest tu wysokie, bo ma ponad 30 metrów. Więc jak będziemy je puszczać, to spokojnie do szlaku będzie dolatywać.